Już 2 lata minęło od wprowadzenia sieci 5G od plusa. Sam nie mogę uwierzyć, jak ten czas szybko zleciał. No i właśnie to jest chyba dobry moment, żeby podsumować, jak ta sieć się rozwinęła, jak wyglądała wtedy na samym starcie, jak wygląda teraz, więc zapraszam na taką, może nie opowieść historyczną, ale na takie krótkie porównanie, w którym zobaczymy właśnie, jak ta sieć 5G od plusa się rozwinęła przez 2 lata. Kiedy sieć 5G startowała 2 lata temu, tak naprawdę była dostępna wyłącznie w 7 miastach. Mieliśmy tam 100 nadajników. Dziś tych nadajników jest znacznie więcej, bo aż 3000, i mamy właśnie te nadajniki aż w 800 miejscowościach. Czyli ta sieć jest dostępna nie tylko w największych miastach wojewódzkich, ale także tych mniejszych. Teraz na przykład znajdujemy się w Białymstoku, które jest miastem wojewódzkim, ale nie tym z większych. I tutaj sieć 5G od plusa oczywiście działa. Jednak najważniejsze jest, ile osób jest w zasięgu tej sieci, a nie gdzie ona jest dostępna. Więc kiedy sieć 5G od plusa 2 lata temu startowała, w jej zasięgu było 900 tysięcy osób. Dużo, prawda? No tak, tylko ta liczba i tak wydaje się śmieszna przy obecnym zasięgu sieci 5G od plusa, bo w jej zasięgu jest aż 19 milionów ludzi w całej Polsce. I choć może to się wydawać zaskakujące, 2 lata temu, kiedy sieć 5G dopiero startowała, problemem było nawet znalezienie odpowiedniego abonamentu oraz urządzenia, które wspierałyby sieć 5G. To na szczęście się zmieniło i obecnie sieć 5G jest dostępna w każdym planie głosowym oraz internetowym od plusa. I bardzo cieszy mnie, że ta sieć 5G jest dostępna nie tylko na najdroższych urządzeniach, ale też tych ze średniej półki, takich jak Motorola Edge 30. Model popularny, model łatwo dostępny, który można kupić wszędzie, a mimo to bez najmniejszego problemu korzystam na nim właśnie z tej sieci 5G od plusa. No i tak naprawdę, co zmienia wprowadzenie tej sieci 5G? Moim zdaniem wszystko, bo dzięki temu możemy bez najmniejszego problemu oglądać seriale w wysokiej jakości na naszych smartfonach. Nie jesteśmy już przyklejeni do telewizorów. Możemy wyjść z domu i cieszyć się naszymi ulubionymi treściami. Możemy łatwiej strumieniować muzykę, a nawet strumieniować gry. No i właśnie w tym momencie nawet granie mobilne bardzo mocno się rozwinęło. Mamy dużo tytułów typu Diablo Immortal albo Genshin Impact, które wymagają dostępu do sieci, i kiedyś właśnie granie w nie, kiedy łączności 5G nie było, mogłoby być bardzo trudne. A dzisiaj ta sieć 5G jest, działa, więc nic nie powstrzyma mnie przed tym, żeby partyjkę w swoje ulubione Diablo rozegrać chociażby w autobusie. I mówimy tutaj o tym, co się zmieniło, ale może też kilka słów o tym, co się nie zmieniło. Nie zmieniło się to, że właśnie Plus ma najlepszą sieć 5G w Polsce, bo korzysta ona z dedykowanego pasma 2600 MHz TDD, podczas gdy u innych operatorów ta sieć 5G korzysta z pasma 2100 MHz, które jest używane także do LTE. I to naprawdę robi różnicę, bo sieć 5G od Plusa jest bardzo szybka i stabilna. I to tak naprawdę wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia na temat tego, jak przez ostatnie 2 lata rozwijała się sieć 5G. W wielkim skrócie, była to nowość technologiczna, rozwiązanie dostępne dla naprawdę garstki ludzi, a dzisiaj właśnie z tej sieci nowej generacji może korzystać niemal każdy. Mamy zasięg bardzo duży, mamy abonamenty, w których jest dostępna ta sieć 5G, mamy też mnóstwo urządzeń, które nie są drogie i tę łączność nowej generacji również obsługują, ale to jest dopiero początek tej drogi, bo sieć 5G przecież nie usiądzie teraz i przestanie się rozwijać. Ona będzie się rozwijać dalej, będzie coraz lepsza, coraz szybsza i na pewno jeszcze w przyszłości Wam o tym opowiemy. Sam tej przyszłości nie mogę się doczekać, bo chętnie zobaczę, jak dobry ten internet jeszcze może się stać.